Już w XIX wieku ludziom udało się skonstruować skrzydła, które uniosły ich przez tworza. Pierwszy podobno zrobił to Niemiec, Otto Lilienthal. Za jego przykładem poszli inni. Chcieli skonstruować maszynę, która uniesie ich w powietrze. Bardzo szybko latanie stało się modną rozrywką bogatych, tak jak dzisiaj skutery wodne czy internetowe pogawędki. Robili to jednak z większym samozaparciem i więcej ryzykowali. Latanie było bardzo niebezpieczne. Dlatego szybko wyłoniła się grupa profesjonalistów obeznanych z powietrzem i jego tajemnicami. Konstruowali coraz to nowe i, co tu ukrywać, osobliwe aparaty latające, a przy tym byli odważni i męscy. Nie ma jednak takiej dziedziny męskiego życia, do której nie wtrąciłyby się kobiety. Bardzo szybko damy zasmakowały w dreszczyku, jaki daje powietrzne żeglowanie, i nie tylko namawiały panów, aby zabrali je ze sobą, ale i o zgrozo same zaczęły latać. Oto skrócona wersja historii rozwoju lotnictwa, historii, która toczyła się również w Gdańsku. W Gdańsku jednak od początku myślano o tym, jak wykorzystać samolot w wojnie z resztą świata. Ta fotografia jest niezwykle ciekawa i pozostaje jedynym chyba zachowanym świadectwem początków przygody Gdańska z powietrznymi podróżami. Przyjrzyjmy się jej uważnie. Ciemniejsze budynki w centrum ekranu to zabudowania gdańskiego browaru we Wrzeszczu, istniejące do dziś. Na lewo od browaru dostrzec można dużą halę i to jest właśnie pierwszy hangar gdańskiego lotniska wzniesiony w 1910 roku. Naprawdę trudno w to uwierzyć, ale w tym właśnie miejscu, tak wynika z naszych obliczeń i poszukiwań opartych na planach Starego Gdańska, musiał znajdować się pierwszy hangar gdańskiego lotniska. W hangarze tym stały zapewne na początku wieku owe machiny latające, na których gdańszczanie rozpoczynali swoją przygodę z lataniem. Bardzo szybko jednak rozrastający się browar przejął budynek i zamienił go w magazyn. Choć trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, wspaniali mężczyźni oraz kobiety na swoich wspaniałych maszynach wzbijali się w powietrze gdzieś między Aleją Legionów a browarem. Właściwie to historia gdańskiego lotniska nie rozpoczęła się tak beztrosko. Od początku było ono przeznaczone dla celów militarnych. Spójrzmy na to miejsce dzisiaj ze stuletniego mostu nad torami. Uważny widz dostrzeże stare budynki z czerwonej cegły, których architektura wskazuje na to, że także pochodzą z początku XX stulecia. Ludzie rzadko zwracają uwagę na tak banalne szczegóły jak na przykład kostka brukowa. Tymczasem kamienie brukowe potrafią opowiedzieć bardzo ciekawą historię. Tak na przykład jak te kamienie, liczące sobie co najmniej 90 lat. Pokrywają one sieć dróg, która z kolei okala tutejsze baraki. Baraki te były częścią kompleksu koszarowego, ściśle związanego z pierwszym lotniskiem. Spróbujmy więc pójść szlakiem kamiennych dróżek i przypomnieć sobie historię sprzed prawie 100 lat. Teren ten jeszcze w XIX wieku służył gdańskim huzarom śmierci jako miejsce ćwiczeń. Na przełomie wieków zbudowano tutaj 10 baraków koszarowych dla obsługi lotniska z charakterystycznym placem koszarowym po środku. Czytamy w niemieckich opracowaniach historycznych. Wszystko się zgadza. Jest 10 baraków, jest plac, zabudowany dzisiaj obskurnymi drewnianymi budami. Tak więc posługując się amatorską archeologią i starymi zdjęciami, odkryliśmy pierwsze gdańskie lotnisko. Dzisiaj dawne koszary zamieszkują ludzie, którzy sprowadzili się tutaj po wojnie. Nieremontowane od pół wieku budynki popadają w ruiny, a ludzie skarżą się na fatalne warunki. O zabytkowej wartości dawnych lotniskowych koszar, o ich renowacji, nikt nawet nie myśli. Tak więc miejsce, w którym rozpoczęła się przygoda Gdańska z lotnictwem, już za parę lat w ogóle przestanie pewnie istnieć. Tymczasem tutaj właśnie rozpoczęła się dla gdańskich pilotów pierwsza wojna światowa.
Propaganda wszystkich walczących stron dbała o to, by wizerunek żołnierzy nie był wizerunkiem uczestników rzezi na masową skalę. Próbowano raczej ukazać żołnierzy jako rycerskich wojowników. Do tego celu doskonale nadawali się piloci samolotów. Po pierwsze, nie zabierali ze sobą w powietrze spadochronów. W armii niemieckiej taki akt tchórzostwa był wręcz zabroniony. Po drugie, legitymowali się zazwyczaj arystokratycznym pochodzeniem, co w większości przypadków nie było prawdą. Jednak legenda takich asów jak czerwony baron von Richthofen działała na wyobraźnię ludu. Piloci ówczesnych myśliwców byli obiektem kultu i uwielbienia. W rzeczywistości rycerskie walki powietrzne wyglądały jak zwykła bijatyka na śmierć i życie. Chodziło o to, by przy pomocy karabinów maszynowych obrócić w strzępy samolot przeciwnika, albo najlepiej zabić jego samego. Samolot okazał się bardzo sprawnym narzędziem do zabijania, tak jak i inne wynalazki początku wieku. Czołg, samochód, karabin maszynowy, gazy bojowe. Nie ma zapisów mówiących o tym, by nad Gdańskiem toczyły się krwawe lotnicze pojedynki. Być może przemknął tu raz czy drugi samolot zwiadowczy, by sprawdzić, co dzieje się w porcie, ale do walk powietrznych nigdy nie doszło. Niedoszli następcy Richthofena musieli się nudzić przed hangarem. Pewnie nieraz patrzyli na płytę lotniska, marząc o tym, by z niego wystartować. A gdzie właściwie znajdowała się owa płyta lotniska? Ta część Wrzeszcza została zabudowana w latach 20. i 30. XX wieku. Wtedy właśnie powstał stojący za mną, oparty na regułach niemieckiego modernizmu, gmach dzisiejszego liceum imienia Pestalozziego. Zanim jednak zbudowano tutaj kamienice i takie wielkie ceglane gmachy, prawdopodobnie właśnie w tym miejscu mieściło się pierwsze pole wzlotów gdańskiego lotniska. Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale właśnie stąd wzbijały się w powietrze dwupłatowce z czarnymi krzyżami i dziwne machiny latające, przypominające raczej suszarki do bielizny niż samoloty. Kiedy wojna dobiegła końca, okazało się, że jednymi z przegranych byli Niemcy. Wolne miasto Gdańsk zostało zdemilitaryzowane, a lotnisko przekazano na potrzeby cywilne. Bardzo szybko zagnieździły się na nim kamienice. Budynek hangaru wykupił stary, dobry browar, zamieniając go w garaże samochodowe. W dawnych koszarach zamieszkali ludzie. Tymczasem w hangarach pod Słupskiem powstawały już powietrzne giganty, które miały dać ludziom szansę żeglowania w powietrzu, sterowce. Przy budowie tych monstrów zatrudniano dziesiątki kobiet. Wypełnione łatwopalnym wodorem majestatyczne kadłuby sterowców płynęły po niebie Europy przez lata 20. i 30. XX wieku. Załogi powietrznych okrętów były dumne ze swej profesji, a na pokładach sterowców zadbano o obrzydliwy wręcz luksus dla pasażerów. Oto sala jadalna Zeppelina. Czy nie wygląda jak wytworna restauracja? Zeppeliny zaczęły też przylatywać do Gdańska. Na jednym ze zdjęć, sprzedawanym kiedyś jako pocztówka, widzimy srebrzyste cygaro nad kościołem mariackim. Inna pocztówka przedstawia Zeppelina nad molo w Sopocie. To były piękne czasy. Koniec żeglugi sterowców nastąpił, gdy jeden z nich po rejsie z Berlina do Nowego Jorku spłonął nad lotniskiem. Sterowiec zapalił się po transatlantyckiej podróży podczas podchodzenia do lądowania na oczach tysięcy widzów. Duma niemieckiej Rzeszy, Hindenburg, wybuchł jak dziecięcy balonik. Historia jednak toczyła się dalej. Pole wzlotów gdańskiego lotniska trzeba było przesunąć na północ. W miejsce, na którym Wisła przed wieloma wiekami zakręcała, pozostawiając olbrzymie piaszczyste zaspy, na Zaspę. Pierwsze hangary zbudowane tutaj w latach 20. istnieją do dzisiaj, choć są teraz tylko sklepem meblowym.
Wzniesiono tu niewielkie warsztaty służące do naprawy aeroplanów i prowizoryczne pomieszczenia zwane dumnie dworcem lotniczym. Budynki te niszczeją dzisiaj zamienione w hurtownie i magazyny. Gdańsk wkraczał tymczasem, jak cała Europa, w erę regularnych podróży samolotowych, dostępnych dla zwykłych śmiertelników. Już w latach 20. z Gdańska zaczęły latać samoloty rejsowe do Berlina, Moskwy i Poznania. Nawiasem mówiąc, dzisiaj Trójmiasto nie ma połączeń lotniczych z tymi miastami. Samolotami latali najbogatsi, tak jak dzisiaj, a komfort miały zapewnić im wiklinowe fotele, aksamitne firanki i kelnerzy serwujący burgunda. Na lotnisku w Gdańsku dbano o czystość samolotów i punktualność ich przylotów. Najczęściej lądowały tu niemieckie Junkersy. Na Martwej Wiśle zbudowano zaś lądowisko dla monstrualnych łodzi latających, jak ten Dornier 10, przelatujący z rykiem 12 motorów nad ratuszem. W latach 30. powstał na Zaspie niemal 3-kilometrowy pas startowy. Jego niespotykana szerokość pozwalała na start 3 samolotów jednocześnie. Nie chodziło bynajmniej o pasażerskie Junkersy. Wzniesiono też solidny hangar, a gdańskie lotnisko zaszczycił wizytą pewien dostojny gość. Przez tego gościa skończyła się jednak sielankowa przygoda Gdańska w przestworzach, ale to już zupełnie inna historia.